To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. Trwa drugi dzień Hip Hop Fest w Nysie. Ze mną jest mój kolejny gość, Sobota. Grałeś już w tym roku na tego typu festiwalu? Nie pamiętam, czy ja gdzieś grałem, czy nie grałem, czy na jakimś festiwalu, czy w klubie. Nawet dzisiaj mieliśmy taką rozmowę podczas trasy do Nysy, że wydawało mi się przez chwilę, że w Nysie gram pierwszy raz dzisiaj, po czym się okazało, że gram tu trzeci raz. Więc po prostu takie pytania o daty, o imprezy, to do mojej menadżerki proszę kierować, bo po prostu ja nie pamiętam, nie czaję, nie wiem. No to trochę chyba źle użyłem pytania, bo chciałem też nawiązać do twoich początków w rapie, czyli gdzieś tam końca lat 90. Tego to już w ogóle nie pamiętam. Zaczynałeś w zespole Układ Skład, tak? I tak, potem... tak, zaczynałem z Winnie w Układ Skład, to był nasz taki wspólny skład, jeździliśmy do Gryfina, do Marcina Macuka, rejestrowaliśmy tam swoje nagrania, jakby był to nasz początek i było to maksymalną przygodą tak naprawdę, robienie, pisanie piosenek, stanie przed mikrofonem i wiesz, rejestrowanie tego pod jakiś beat, to była naprawdę maksymalna frajda. No i tak to się zaczęło, tak, Układ Skład, potem Snus, potem zrobiliśmy taką składankę Mores RSH, jakby trochę na życzenie naszych kolegów z ulicy. No i co, jesteśmy tutaj dzisiaj w Nysie, jestem jako spółdzielnia, ja jestem po dwóch albumach, jednym mixtape'ie, mamy tu Sage'a, który ma za sobą mixtape, mamy Renę, która ma za sobą mixtape i tak naprawdę już na dniach wyjdzie jej pierwszy solowy album legalny, więc jesteśmy już w tym momencie, można powiedzieć, wiesz, w pełni raperami, w pełni ludźmi, którzy po prostu zapierdalają muzykę na ostro każdego dnia. Kiedy budzimy się rano, myślimy o tym, czy po południu nie napiszemy nowego tekstu albo nie nagramy nowej piosenki. No właśnie wspominałeś o zespole Snus. Nagrałeś z nim jedną płytę, to warto sprawdzony, maksymalnie czysty, tak? Potem ten skład się rozpadł. Dlaczego właściwie? No ten skład się rozpadł z bardzo prostych powodów. No zwykła, wiesz, niezgodność charakterów. Różne podejście do życia, do tematów piosenek. Same tematy piosenek, wiesz, samo wymyślanie tematów na piosenki były, wiesz, no, tak różne, że po prostu nie było już w stanie tego robić razem w tym całym składzie. Nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu, wiesz, no, życie potoczyło się tak, że każdy poszedł w swoją stronę, ma swoje zajęcia, ma swoje myślenie, no i nie jest to zgodne na tyle, żeby razem można coś zrobić. Prawdopodobnie w kawałku, w którym byśmy dzisiaj wystąpili, by to wyglądało tak, jakbyśmy, wiesz, każdy ma inne poglądy i wyglądałoby to tak, jakbyśmy sobie po prostu jakieś disy na siebie robili. Co by było nieprawdą, bo po prostu każdy ma inne myślenie na dzień dzisiejszy, na życie. Byłeś dosyć krótko w tym składzie, ludzie kojarzą cię dzisiaj z niego. Jeszcze zdarza się, że ktoś powie, że pamięta cię właśnie ze Snuza? Tak, tak. Zdarza się, że ludzie właśnie kojarzą mnie ze Snuza, chociaż wiesz, no szczerze mówiąc, ja bym zamknął już ten etap i w ogóle nie wspominał o tym, dlatego że na dzień dzisiejszy ja rozwinąłem się technicznie, psychicznie, flowowo i w ogóle w każdej dziedzinie życia, jakbyś sobie pomyślał o... No, posunąłem to, wiesz, to parę dziewczyn, a sam się przesunąłem. W każdym bądź razie, wiesz, no jestem na, wiesz, jestem tak daleko od tego, co było 10 lat temu, czyli od Snuza, że po prostu no, jest to inna jakość, inne piosenki, inne flow, inne wszystko. No tak, wiesz, jak ci mówiłem, nawet inne podejście do tematów piosenek. Patrząc na twoją muzyczną karierę, rzuca się w oczy to, że dosyć późno zadebiutowałeś swoim solowym albumem, tak? Dopiero w 2009 roku. Jaka była tego przyczyna? Czemu nie wcześniej? Nie było możliwości po prostu na to, żeby wydać album? Nie, możliwości były, wiesz. Jakby zwykły ludzki czynnik, czyli trochę frustracji pomieszanych z dawką lenistwa i z różnymi innymi historiami. Nic wiesz, nic szczególnego, nie? Nie leżałem w szpitalu, kurwa, z wyciętą nerką, nie siedziałem w więzieniu, kurwa. Po prostu, no, nie chciało mi się rapować i, wiesz, miałem jakieś tam swoje inne zmartwienia. Ważniejsze od muzyki po prostu. Czyli 2007 rok, teledysk 100%, gdzie pojawiły się
z Góralem, Pichem między innymi, z Miodem. To nie był jakiś taki przełom w twojej karierze? To był taki moment, że nie stałeś się bardziej rozpoznawalny? Tak, to był start tak naprawdę, wiesz, bo jakby etap Snuza i ten stary etap mojego rapu był dawno zamknięty. Ja znikłem ze sceny na ponad 10 lat. I jakby to był taki, można powiedzieć, mój start. Więc 100% jedynka, teledyski, cały kawałek był takim moim startem. Oczywiście bardzo mi to pomogło. Ludzie zaczęli mówić o Sobocie, może w negatywnym znaczeniu, bo ja nie wiem, czy wiesz, ale zawsze tak się zdarza, że jak się pojawia ktoś nowy na scenie, to jest porównywany do, wiesz, tych starych wyk, do tych gości, którzy już tą scenę ogarniają. No i zawsze w tych komentarzach wypada gorzej niż ci ludzie, którzy to robią od iluś lat. Więc miałem taki, wiesz, przejście przez ten moment, że kto to jest Sobota i co on tam robi i w ogóle po co on tam jest. No i wiesz, na dzień dzisiejszy skończyło się tym, że tam mam, nie wiem, trzecie czy czwarte miejsce na Facebooku pod względem, kurwa, popularności. Nie wiem, no robimy po prostu muzykę, kochamy ją i wiesz, i chcemy ją robić dalej. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego pierwszego albumu, Sobotaż. To prawda, że Hirek Wrona uznał go najlepszym albumem hip-hop 2009 roku? No wiesz, no tak jak naprawdę chciałbyś się tego dowiedzieć, to byś musiał wejść na stronę Hirka Wrony. No i tak, to prawda. To chyba spora nobilitacja, jeżeli dziennikarz, który dobrze zna przecież kulturę hip-hopu, uważa debiutancki album właściwie za najlepszy album roku. Słuchaj, jakby rangi i szczeble w tej branży dla mnie są nieistotne. Jest to w ogóle fajny człowiek i w ogóle zajebisty gość. I bardzo się cieszę, że dobrzy ludzie i fajni ludzie w ogóle zauważają moją muzykę, a jeżeli ona im się nie podoba, to zajebiście. Hirek Wrona to naprawdę fajny facet i kurwa, bardzo się cieszę, że mój album mu się spodobał. I tak, tak w skrócie odpowiadając, uznał ten album w 2009 za najlepszy album w ogóle, nie hip-hopowy, polski, tylko za najlepszy album 2009 roku, więc myślę, że to zajebista nobilitacja. Z pewnością. Twój drugi album ukazał się w październiku ubiegłego roku. Niedawno pojawił się teledysk do utworu Mój Czas. Ciągle jeszcze promujecie ten album? Pojawią się następne klipy? Słuchaj, nie wiem, czy się pojawią następne klipy, bo to jakby jest pytanie do producenta wykonawczego i do mojego wydawcy. Teoretycznie, wiesz, mam tyle po prostu rzeczy na głowie, że nie wiem, to, co, wiesz, co ktoś planuje z moją promocją. W tym momencie wytwórnia 100% Rap. Tych rzeczy dowiaduję się, powiedzmy, na parę dni albo na miesiąc czy parę miesięcy przed całą akcją. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy. Ja mam nadzieję, że będziemy promować jeszcze ten album, dlatego że on odbił się już, wiesz, dużym echem, ale to jeszcze jest dla mnie ciągle za mało. Jestem głodny sukcesu, jestem głodny tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy, jeśli chodzi o promocję tego albumu. Pracujesz obecnie nad jakimś nowym albumem? Możemy czekać na nowy album Soboty? Dziękuję. Tak, tak. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mieli mój album. W tym momencie mam nagranych 9 piosenek. Jeszcze, więc jestem w połowie roboty, można powiedzieć. Urodziło mi się dziecko, więc tego czasu na to wszystko mam coraz mniej, ale mam nadzieję, że wyrobię się i że w tym roku będziemy mieli mój album i że będziecie mogli usłyszeć wszystko to, co wiesz, co poprawiłem w swoim rapie, we wszystkim na tym albumie. Będzie to album utrzymany w klimacie podobnym do poprzednich, czy może będziesz chciał coś zmienić? Słuchaj, będzie to jakby zbiór tych dwóch moich albumów, dlatego że Mateo pracuje też nad tym albumem. Na poprzednich dwóch też on pracował. Robimy zbiór najlepszego tego, co nam wyszło na tych albumach i łączymy to w tym jednym, więc będzie to po prostu najbardziej rozpierdalający, rozkurwiający album, kurwa, w Polsce w tym roku, jeżeli w tym roku on wyjdzie. Pojawiłeś się niedawno na albumie Boriksona gościnnie w kawałku Dealer. Gdzieś jeszcze w najbliższym czasie będziemy mogli cię gościnnie usłyszeć? Wiesz co, tak, na płycie Popka. Mam nadzieję, że na projekcie Boskiego Romana, Drużynie Mistrzów dokładnie. Kurwa, nie pamiętam. Tak, napisałem... Na projekcie Butchera, na projekcie Bezstrzela. Pozdrawiam tych, kurwa, ziomów. To są moi bracia Butcher, Bezstrzel. Zajebiście, jaram się ich, kurwa, twórczością. I będę na ich najnowszych projektach. Coś tam jeszcze komuś dogrywałem, ale nie pamiętam. Deutsch ma nowy projekt z Fugolem.
Napisałem wczoraj zwrotkę na ich projekt, myślę, że w przyszłym tygodniu nagram. No nie wiem, wiesz, kurwa, dużo ludzi zaprasza mnie na swoje projekty. Szanuję tych ludzi, chcę na tych projektach uczestniczyć. Często to się nie udaje, no bo po prostu jest tego naprawdę dużo. No a życie weryfikuje, kurwa, wolny czas i wiesz, robienie muzyki dla kogoś. Mam nadzieję, że tych propozycji będzie więcej. Mam nadzieję, że będę się na nie wyrabiał. Przepraszam tych, którzy właśnie zaprosili mnie na swoje projekty, a nie wyrobiłem się na nie. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł się zrewanżować. Tyle. Mówiłeś też o płytach, na których się pojawisz gościnnie. U ciebie też na ostatniej płycie pojawiło się sporo gości. Między innymi Peja i TD. Mimo tego, że osobiście no, są skonfliktowani mocno, to jednak pojawili się na jednej płycie u ciebie. Jakby wiesz, ich konflikt nie dotyczy zupełnie mnie, więc to jest nie moja historia. Szanuję obydwóch tych ludzi. I wiesz, no ich, wiesz, obydwóch ich, wiesz, chciałem na swoich projektach już od, wiesz, od mixtape'u i od wcześniejszych rzeczy. Udało się to zrobić na tym albumie. Jakby ich konflikt mnie nie dotyczy. Mam nadzieję, że tam, wiesz, nie wynikło z tego jakichś, wiesz, złych rzeczy. Chciałem ich mieć i mam ich na albumie i zajebiście się cieszę. Bardzo im dziękuję za to, że znaleźli czas i w ogóle chęć, żeby się dograć do tego projektu. Co do projektów, na którym pojawisz się w najbliższym czasie, to oczywiście też projekt do Natana, tak? Równonoc. Powstał już teledysk, na którym ty również się pojawiasz. Co w ogóle myślisz o połączeniu takich słowiańskich rytmów z rapem? No wiesz, my to robimy już, kurwa, od bardzo dawna i tak naprawdę od pierwszej płyty Mateo, jakby Vini był bardzo mocnym pomysłodawcą takich łączenia hip-hopu i w ogóle, wiesz, basów, ciężkich bitów i tego wszystkiego ze skrzypcami, w ogóle z folkiem, nie tylko polskim zresztą. Zrobiliśmy to przy 100% 2. Zrobiliśmy to chyba w dwóch czy trzech numerach na pierwszym moim albumie Sobotaż. Także wiesz, no bardzo się jaram tym. To jest wykurwiasta sprawa, bo jakby jest to promocja naszej ojczyzny, naszych regionów. No i dodatkowo jest to hip-hop i robimy, czyli wiesz, robimy to, co robiliśmy i mieszamy po prostu te rzeczy, kurwa, muzycznie i wychodzi to zajebiście. Także jestem bardzo podjarany. Fajnie, że Donatan jakby zajarał się tym naszym wejściem, bo nie oszukujmy się, byliśmy pierwsi w tym i Mateo zrobił pierwszy słowiański, kurwa, beat. I bardzo się cieszę, że Donatan to poruszył. Mam nadzieję, że inni producenci też będą to poruszać. Jest to bardzo fajna akcja, kurwa, wspieram ją i wiesz, uczestniczę w jej, bo nagrałem numer i mam tam klip. No, album Donatana jest też chyba dobrze promowany. Te teledyski, które powstają do kawałków, są naprawdę na wysokim poziomie. Wiesz, tak, no jeśli chodzi o teledyski, wszystko to jest zajebiście na poziomie. Tam naprawdę są ludzie, którzy dbają o ciebie, jak przyjeżdżasz na plan klipu. Są ludzie, którzy chodzą z zegarkiem i mówią ci, za 5 minut robisz to, a za 10 masz wolne. Więc wszystko jest naprawdę profesjonalnie i to jest zajebiste. I wiesz, fajnie się w tym uczestniczy. Jest to polska produkcja, jak najbardziej jestem za. A propos łączenia rapu z różnego rodzaju innymi gatunkami, w internecie gdzieś tam pojawił się remix kawałka twojego z Pichem i Hadą. Taki rockowy remix. A to jeszcze nie słyszałem. Tak, a nie, mocno, mocno rockowy kawałek, tak. To na numerze Deutscha, to tak naprawdę jest pod który Deutsch podłożył perkusję i tam nic innego się nie zmienia. Deutsch jest zajebistym gościem, jest super fajnym człowiekiem. Wspieram jego projekty, teraz on ma projekt z Fugolem. Będą wydawać niedługo swój album. Deutsch na perkusji, Fugol na mikrofonie. Fajnie wokalowo rozkliniona rzecz. No nie wiem, Deutsch robi dobrą robotę. Jakby ja go nie poznałem na zasadzie siema, o jestem Deutsch, mogę zrobić twój numer, albo zrobiłem twój numer, tylko na zasadzie ktoś wysłał mi linka do Tańcz Głupiej, gdzie Deutsch zrobił tam taką robotę, że ten numer dostał następnego życia, nowego oddechu. Kurwa, no jaram... O kurwa. Dobra. Jaram się w tym w kurwę. Będziemy z Deutschem robić więcej rzeczy. Mam nadzieję, że zagram z nim jeszcze parę koncertów. Super fajnie. Na koniec jeszcze kilka słów o projekcie, czy organizacji Ogarnij się.pl. Czym tak właściwie jest? Jaki był pomysł na jej powstanie? No byliśmy ekipą, która po prostu miała za zadanie robić rap i wrzucać to kurwa ludziom w net. Dlatego, że wiedzieliśmy, że nie jesteśmy znaną ekipą. I nasza zasada brzmiała w tamtym czasie tak, żeby zacząć od swojego podwórka, a potem zapierdalać dalej, wiesz. Jak zdobyliśmy Szczecin, zaczęliśmy wpierdalać się na całą Polskę. Sama nazwa Ogarnij się.pl, wiesz, powstała
przy zwykłej jointowej, alkoholowej imprezie. Nazwa domeny, która będzie łatwo zapamiętywalna przez ludzi, żeby tam ściągali... Dokładnie, no było to wynikiem po prostu imprezy, na której dogadaliśmy to, jak będzie się nazywać nasza strona, że Mystic Molesta było już zajęte i Wu-Tang Clan też. Skończyło się na ogarnijsie.pl. Ogarnijsie.pl, mówimy o tej organizacji. Przyświeca jej chyba też taka myśl tworzenia spontanicznej muzyki przede wszystkim. Tak. Cała w ogóle ta faza zaczęła się od tego, że Vini po prostu dzwonił do każdego z nas z osobno i zabierał nas do studia na takiej fazie. Co robisz? No leżę, oglądam film. To skurwysynu, pakuj kurwa mandżur i zapierdalaj do studia do Webera, bo dzisiaj robimy nowy numer. Spotkaliśmy się w studiu Webera i każdy z nas nie wiedział, jaki jest numer, jaki jest tytuł numeru, jaki jest beat, tylko kurwa mieliśmy 200 kurwa bitów, które Vini pościągał gdzieś z internetu, gdzie Tony Jazzu pościągał następne kurwa 200. Przesłuchiwaliśmy te kurwa ileś tysięcy bitów i padało ten, numer ten i ten. Wszyscy brali kartki, kurwa, długopisy i zapierdalali i za godzinę każdy, kto pierwszy napisał, miał pierwszą zwrotkę, kto drugi drugą, trzeci, czwartą, wiesz, i tak po kolei, nie? I to tak, jest to jak najbardziej spontaniczny projekt, kurwa, i to chyba nauczyło nas w ogóle podejścia do muzyki i wszystkiego, dlatego, że spotkałem się z wieloma składami w Polsce, którym po prostu, jeżeli puścisz beat i podasz tytuł numeru, to nie są w stanie w tym momencie siąść do tego. Ja nie mówię, że oni mają to w tej chwili skończyć i nagrać, ale w ogóle usiąść i chociaż chcieć zacząć to robić, tylko jest rozkmina, nie, ja to zrobię w domu, ja to zrobię gdzieś, a my to... Tak. Gdyby kurwa na mnie postawili majka, dali kartkę i długopis, to jebiemy kawałek kurwa w 2 godziny. Dokładnie tak. Układ, skład, spółdzielnia, skurwysynu blał, po prostu mówisz temat, puszczasz beat i kurwa o 23 wpuszczasz kurwa na YouTube nowy kawałek. Jakoś to spontaniczne tworzenie muzyki ułatwia potem pracę przy solowych albumach, czy tam jednak starasz się wszystko dopracować już słuchaj, w szczegółach? Jak najbardziej ułatwia, dlatego że sam sposób myślenia na temat dzisiaj... Mateo przyjechał i dzisiaj muszę być w studiu i musimy zrobić nowy numer i stary kurwa, nie mogę zrobić Mateo tego, że Mateo sobie przyjechał kurwa z drugiego końca Polski, a ja mu powiem, o nie udało się, wiesz o co chodzi, albo nie mam siły, nie chce mi się, nie stary kurwa, robimy nowy numer, Mateo wjeżdża kurwa z nowym samplem albo wjeżdża kurwa z jakimś dźwiękiem ze swoich sprzętów. Wymyślamy kawałek i robimy go, kurwa. On nie musi być dzisiaj zarejestrowany, bo umówmy się, że kurwa napisanie 3 zwrotek i kurwa refrenu w 1 dzień, to wiesz, to jest kozacka rzecz. Takie rzeczy się zdarzają i nawet się zdarza napisać 2 numery w 1 dzień, ale to nie jest kurwa codziennie, więc wiesz. Same podejście do tego, że tak, siadamy, robimy kawałek, jest zajebiste i to mnie nauczyła, kurwa, jazda ze spółdzielnią od samego początku, kurwa, po prostu siema, skurwysynu, włączam ci beat, numer ma taki tytuł i, kurwa, za 3 godziny jest zrobiony kawałek. Czyli w najbliższym czasie też możemy spodziewać się jakichś kawałków, mixtape'ów spółdzielni. Na czym? Czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie jakichś kawałków, mixtape'ów, spółdzielni? Słuchaj, myślę, że na dzień dzisiejszy nie. Dlatego, że wiesz, że każdy poszedł swoje solowe kariery. Dodatkowo życie weryfikuje różne rzeczy. Mamy w chuj ponagrywanych wspólnych kawałków. Może one wyjdą na jakimś jednym albumie albo mixtape'ie, nie wiem dokładnie. Na legalu, na nielegalu. Jakby to nie jest tylko moja decyzja. Mam nadzieję, że będziemy w stanie siąść wszyscy razem i powiedzieć sobie, mamy tu 15 kawałków, bo mamy tu przynajmniej 15-20 numerów, które już są nagrane i to są numery sprzed 2 lat, sprzed 1,5 roku, wiesz o co chodzi, i powiedzieć sobie, dobra panowie, jebać to wszystko, wydajemy tutaj kurwa mixtape album. Tak naprawdę nie wiem, jak to się skończy, jest kurwa numerów, które mamy w szufladzie jako wspólna ekipa, chciałbym, żeby ludzie to usłyszeli, bo to są świetne numery. W takim razie czekamy być może na jakiś kolejny mixtape spółdzielni, no i na twój, tak, ja na twój solowy album. Obiecać. Na pewno będzie mój solowy album, na pewno niedługo będzie solowy album Reny. Sage'u zapierdala cały czas przy mixtape'ie i tak naprawdę, jeśli chodzi o jego osobę, to dowiecie się w rozmowie z nim. Ale tak, zapierdalamy muzykę i chcemy to robić cały czas, chcemy to robić lepiej, więcej, szybciej, mocniej. Dobra, w takim razie dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuweczka, trzymajcie się serdecznie.
kochajcie mnie, ja będę kochał was, jak to mówił Sejdżu przy nagrywce. Szczecin, dawaj na Majka, skurwy synu, bla.